Całe życie, zeszły tydzień. Takie właśnie jest życie, na własne zasady. Każdy tu obecny musi przejść coś takiego. Jeśli nie przejdziemy przez złamane serce, jeśli nie przeżyjemy rozczarowań, rozczarowanie to jest słowo, którego szukałem. Jeśli nie napotkamy przeciwności losu, jesteśmy niczym. Nieszczęścia, przeciwności sprawiają, że to, co silne, staje się silniejsze, a to, co słabe, słabsze. W życiu musimy oddzielać jedno od drugiego, bo tak właśnie się stanie. Słabe upadnie, silne będzie się rozwijać. To jest po prostu życie, takie są jego prawa. Ja chcę być silny, ale żeby takim być, musisz przejść przez te momenty zagubienia, smutku. Dla przykładu, ty sam, ta młoda dama obok, żyjemy w konkurencyjnym świecie i nie mógłbyś zostać najlepszy w swojej grze. Mówią, że jesteś topowym prowadzącym w tym kraju. Nie możesz być najlepszy w tym kraju, a ona nie mogłaby być najlepszą piosenkarką przez 10 lat, gdybyście nie napotkali na rozczarowania i złamane serce. Bo złamane serce i rozczarowania sprawiają, że potrafisz stanąć na wysokości zadania. Jeśli masz wystarczającą siłę przebicia, kiedy spotyka cię tego rodzaju kara, wiesz, co mam na myśli, kara w życiu osobistym. Ale to, co robimy, zarabiając na życie, to jest kara człowieku. To, co robisz, jak sobie radzić z takimi facetami jak ja, to jest kara. Myślenie o tym, że jest inny gość, który wzbija się na szczyt, ludzie go kochają, albo inny piosenkarz, który ściąga twoje hity w dół listy, albo inny bokser, który nokautuje wszystko po kolei. To jakaś szajba. To, co sami sobie robimy. Ale chcemy być najlepsi. Rozumiemy to. Całe życie się tym zajmujemy od czasu, gdy byliśmy małymi dziećmi. Znamy różne próby i udręki takiego stylu życia, ale najważniejszym celem nie są pieniądze. Bardziej od pieniędzy chcemy chwały. Chwała zdecydowanie przewyższa pieniądze. Poklepanie po plecach, o tak, jest lepsze od miliona dolarów. Nikt tego nie rozumie. Wszyscy mówią, chcę kasy, zapomnij o sławie, chcę kasy. Jest się takim płytkim z pieniędzmi. Ta sława, to ona niesie cię do nieśmiertelności, do końca świata. Co jest ważniejsze w sukcesie? Chwała czy pieniądze? Ale bądź szczery. Musisz pragnąć chwały. Pieniądze pozwolą ci dojść tylko do pewnego poziomu sukcesu. I dojdziesz do pewnego poziomu. Ale jeśli chcesz być najlepszym, który kiedykolwiek żył, najlepszym wszechczasów, to pragnienie bycia najlepszym przyćmi pieniądze stukrotnie. Zawsze tak jest. Takie są ludzkie pragnienia. Żądza, by chcieć odnieść sukces. Ja mam żądzę bycia najlepszym. I jestem najlepszy. Wierzę ci. Kocham cię. Ja też cię kocham. Mogę cię przytulić? Proszę, przytulam.